2020 rozpoczął się z przytupem, a wszystko za sprawą tego gościa. Ricky Gervais piąty pewnie ostatni raz poprowadził Złote Globy, serwując zgromadzonej elicie wyjątkowo trudne do przełknięcia danie. Jaki to ma związek z grami? Wiele z tych gwiazdek coraz częściej trafia do przemysłu gier. Jak myślisz, oni dostosują się do warunków panujących w gamingu, czy raczej wydawcy stworzą z gier drugie, oderwane od rzeczywistości Hollywood? My już i tak mamy swoje huby, które wysysają duszę z tego przemysłu, więc ściąganie tutaj tamtej grupy to jak leczenie choroby wenerycznej rakiem. Nie chcę się bardziej zagłębiać w ten temat, a tylko podkreślić, że Ricky powiedział dokładnie to, co cała branża rozrywkowa powinna usłyszeć. Bez niepotrzebnej interpretacji i patrzenia, kto się bardziej ucieszył z jego słów, żeby potem im przypiąć dodatkowe polityczne znaczenie. Jak na moje ucieszyli się ludzie normalni, albo było im to zupełnie obojętne. Proszę, to takie szybkie uproszczenie, bez udawania, że siedzimy w głowie autora. Klipu nie zamieszczam, ale wrzucę link w opisie. Moim zdaniem najważniejsze fragmenty to te o Apple'u i o politycznych przemowach celebrytów. A jeśli komuś dalej wydaje się, że te sprawy na nas nie dotyczą, to proszę. Akurat w tym momencie, gdy przygotowuję ten materiał, pojawiła się informacja, że jeden ze speedrunnerów został zbanowany przez GDQ za to, że na Twitterze poparł prawicową partię swojego kraju, a w profilu miał napisane, że sprzeciwia się feminazistom. Piękne, prawda? Zostać wykluczonym z eventu przez coś, co robisz w swoim prywatnym czasie. Wyobraź sobie, że idziesz do pracy, a tu nagle strażnik cię nie wpuszcza, bo firma sprawdziła, na kogo głosujesz. Bardzo demokratyczne. Albo nie otrzymujesz pomocy lekarskiej, bo ktoś kiedyś nagrał, jak opowiadałeś, albo śmiałeś się z żartu o czarnych. Z jednej strony można się złościć, ale z drugiej, patrząc na tę lobotomiczną grupkę ludzi i czytając tweety takie jak ten, widać, że ktoś wlał takiej osobie do głowy przekonania, wymieszał z kłamstwami i strachem, zastępując to, co kiedyś było odpowiedzialne za racjonalne myślenie. I pewnie minie jeszcze dużo czasu, zanim ja będę miał tyle lajków pod filmem, ile dostała ta laska pod jednym absurdalnym postem. Choć YouTube prędzej usunie mój kanał, bo obecnie każdy, kto krytykuje cenzurę i megakorporacje, które wykorzystują swoich klientów, jest nazywany prawicowym faszystą. A najlepsze jest to, że niektórzy na Twitterze potrafią dosłownie w tym samym zdaniu zbluzgać tego speedrunnera i jednocześnie nawoływać do skończenia z hejtem. Chcesz być jednorożcem, kosmitą, transseksualnym owocem? Spoko, jestem nawet za tym, żebyś w dowodzie miał takie informacje, a w polo ze zdjęciem mógł sobie nawet wkleić banana. Ale nie licz na to, że nie parskaj śmiechem, jak przedstawisz mi się: cześć, jestem leśna wróżka Bartek. Takie są reguły tej gry. Możesz mówić co chcesz i być kim chcesz, ale nie możesz kontrolować tego, co myślą inni. Dystans należy się tym, którzy mają go również do siebie. Popieram swobody dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy czują się bardziej pokrzywdzeni. To nie konkurs ofiar. Ludzie mają prawo mnie lub ciebie nie lubić. Mają prawo krytykować nasze cechy, wyśmiewać się z nich, ale nie mają prawa nawoływać do wyrządzenia nam z tego powodu krzywdy. Ale skończę tutaj, zanim ktoś pomyśli, że startuję w wyścigu o fotel prezydenta. PC Gamer niedawno zamieścił recenzję Monster Hunter World Iceborne, która była przez niektórych twórców przyjęta z ironicznym uśmiechem, a przez innych spinowana na skandal. Otóż recenzent zauważył, że w grze tak po prostu nie zabijamy potworów, ale przede wszystkim sprawiamy im ból. W trakcie walki bestie stają się widocznie okaleczone. Zmieniają się ich animacje i wydają siebie jęki, które poruszyły wrażliwe serce autora. Dobrze, że nie widział, jak w Simach 1 goście w moim basenie ozdobili mój ogródek. Choć powiem, że i tak zaproszenie na zamknięte grillowanie zawsze wzbudzało wśród NPC-ów największe poruszenie. Recenzent sugerował, że człowiek, czyli gracz, jest w historii tym złym, który najeżdża naturalne środowisko stworów, a gra go okłamuje, że zabijanie przeciwników ma wyższy cel niż zbieranie lootu. Zajęło mi 2 minuty, aby znaleźć na wiki informację, że potworów nawet nie trzeba zabijać, bo można je także łapać. Nie grałem w Monster Hunter World i początkowo czytając recenzję PC Gamera, niektóre argumenty wydawały się sensowne, szczególnie jeśli chodzi o intencje łowców. Tutaj widać, jak duża odpowiedzialność spoczywa na twórcach publikacji. Błędy się zdarzają, jednak jest o wiele gorzej, gdy autor celowo pomija lub przeinacza niewygodne informacje. 100 lat temu, gdy w telewizji mówili o grach, wiadomo było, że reportaż skupi się na uzależnieniach i przemocy. Dziś do branży gamingowej przeniknęły osoby, które zarabiają na graczach, przy jednoczesnym obwinianiu ich o przemoc, toksyczność i szereg innych niewłaściwych zachowań. Ostatnio wspominałem o youtuberze, któremu zbanowano konto za uderzenie żeńskiego NPC-a. Z kolei Gearbox banowało na forach użytkowników, którzy mówili o jednej z postaci jako on, bo podobno robot, mimo że jest grywalnym bohaterem, to identyfikuje się jako postać seksualnie neutralna. Są gracze, którzy będą pochwalać takie zmiany, ale pozostałej większości jest to zupełnie niepotrzebne. Mogę się założyć, że gdyby w grze dodać przeciwnikom profile, tak jak na Facebooku, i w opisie wpisać na przykład: Fingrek, jest biały, popiera prawicowe ugrupowania, pewnie faszysta. Według niektórych grup byłby to najlepszy potwór do grindowania i nikogo by nie obchodziło, jak bardzo dałoby się go okaleczyć. Nawet gdyby Monster Hunter World było pozbawione fabuły, nie byłoby sensu rozważać słuszności działań gracza. Dziennikarze, a czasami nawet sami twórcy zapominają, że każdy jeden piksel został stworzony dla gracza i wyłącznie dla jego rozrywki. O prawach wirtualnych postaci pomówimy, gdy nauczymy się tworzyć samoświadome AI. Przytaczanie wątków kolonializmu, okrucieństwa wobec wyimaginowanych potworów czy seksizmu jest próbą szerzenia propagandy i sztucznego nadawania tytułom politycznego znaczenia, czyli przede wszystkim jest próbą okłamywania własnych czytelników.
Podobna recenzja pojawiła się na łamach Vice, gdy recenzentka próbowała przy okazji Resident Evil 2 przemycić przekaz, że tamtejsza wirtualna policja jest rasistowska, a gra zmusza do samolubnego ratowania własnego życia, bo gracz bezmyślnie lutuje wszystko, co znajdzie, zamiast zbierać zapasy dla potrzebujących. Poważnie, link do artykułu wrzucam do opisu, choć może nie powinienem, bo im więcej klików, tym chętniej będą pisać takie bzdury. Dodatkowo wydawało się, jakby przeszła najwyżej demo, chyba podobnie jak dziennikarz IGN-u, który nie wiedział, że przechodząc grę jedną postacią, pojawia się nowa ścieżka dla drugiej. I to samo było ostatnio z Wiedźminem, gdy nawet w recenzjach niektórzy przyznawali się, że obejrzeli tylko fragment i na tej podstawie wystawili mu najniższą cenę. Wyobraź sobie, że idziesz do fryzjera, który przez pół godziny wpatruje się w twoje odbicie w lustrze i spokojnie pije kawę. Na samym końcu mówi, że w sumie jeszcze dobrze wyglądasz i nie potrzebujesz jeszcze strzyżenia, ale przy wyjściu oczekuje od ciebie pełnej zapłaty. I to jest generalnie taki poziom rzetelności. Recenzja na PC Gamerze z kolei zakończyła się komentarzem odnośnie kobiecego armoru, który jest bardziej seksowny niż użyteczny. To chyba najstarszy mem na świecie i był moment, w którym marketing bombardował nas takimi treściami. Dziś mainstream sobie nie radzi z takimi przekazami. Chciałby powiedzieć kobietom, że są wolne i mogą robić i ubierać jak tylko chcą, ale jeśli faceci mieliby na to patrzeć, to już byłoby uprzedmiotowienie kobiet i najchętniej mainstream poubierałby je wtedy w burki. Nie można mieć ciastko i zjeść ciastko, ale chyba moda na polityczną poprawność zdąży przeminąć, zanim te grupy nauczą się tej zasady. I tak ostatnie tytuły poza gatunkiem MMO były pod tym względem stonowane i tym bardziej ciekawi mnie odbiór dwóch tytułów, które mają pojawić się w tym roku, a których zawartość wykracza daleko poza granice akceptacji społecznych wojowników. Oczywiście wszystko zależy od zachowania dobrego smaku. I ostatecznie może się okazać, że recenzenci, aktywiści i ja zjedziemy te tytuły, ale jeśli się tak stanie, to pewnie z zupełnie różnych powodów. Wracając do PC Gamera, jedyne co ratuje tego autora to ocena. Pomimo wyjątkowego parcia na przekaz, Monster Hunter World otrzymało ocenę, która pokrywa się z liczbowymi wartościami innych outletów. Sam nie grałem, więc tylko tak mogę to porównać. No i to tyle w tym odcinku. Na sieci pewnie znajdziesz też dramę związaną z brakiem kobiet w jednej z militarnych gier podobnych do DayZ. Deweloper już i tak zapowiedział, że nie ugnie się, więc nic więcej w tej kwestii się nie zmieni. Niestety sam ma też sporo za uszami, bo znany jest ze ścigania streamerów, którzy źle wypowiadają się o jego tytule. Jak dla mnie to gangsterski poziom podobny do tego 2K i również parcie na cenzurę, ale nie z ideologicznych względów, a finansowych, więc wcale nie są lepsi od tych, którzy ich teraz atakują. Mam wrażenie, że już dawno nie było rakowego tematu. Jeżeli udało ci się dotrzeć do tego miejsca, to będę wdzięczny, jeżeli napiszesz mi w komentarzu, jakiego typu treści cię najbardziej interesują, szczególnie jeżeli ten film ci się nie podobał. Ale jeżeli podobał ci się, to... Lajka daj ogryskowi, sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Fingrek jest biały, popriwa. Piwet! Wydało się, jestem rosyjską propagandą. Mogę się założyć, że gdyby w grze dodać przeciwników... Tak, to by była całkiem fajna gra. Ogryzek Game Developer. Aha. Zaczyna się. Chyba wyczuł, że nagrywam.